Sylwia, dzisiaj było bardzo dużo emocji podczas tego finału, naprawdę, które myślę udzieliły się widowni i w ogóle chciałam się ciebie zapytać, jak ty oceniasz, no bo to jest twój tak naprawdę debiut w roli trenerki, swój udział w The Voice of Poland. Jestem zafascynowana uczestnikami, naprawdę, oni mają niesamowite talenty, pokazałaś, będę skupiać się tutaj na finale, no bo Rafał zajął trzecie miejsce i to jest naprawdę taki level, który mnie usatysfakcjonował bardzo, bardzo mocno i myślę, że Rafała tak samo. Oczywiście. Ale kibicowałam też oczywiście trenerom, uczestnikom. Wiele osób naprawdę, uwierzcie mi, gdzieś tam na backstage'u czy na korytarzu, z którymi się mijałam. Naprawdę jesteśmy w takich stosunkach bardzo przyjaznych. Piszemy do siebie, nie tylko ze swoją drużyną, ale też właśnie z innymi drużynami. I to jest bardzo fajne, fajny jest klimat w ogóle, ja jestem zajarana. No Rafał mówił o tobie w samych superlatywach, bo miałam przyjemność rozmawiać z nim jeszcze wcześniej w kuluarach, tutaj nie zdradzaliśmy. I w związku z tym chciałam się ciebie zapytać, czy ty na przykład podjęłabyś się jeszcze ponownie bycia trenerką w The Voice albo w jakimś innym może programie, jurorką? Nic nie wiem, słuchajcie, tak naprawdę czas pokaże. Być może. I don't know. Czas pokaże, ale tak naprawdę ja skupiam się... Co za synchron? Trzeba duet zrobić. Chociaż dzisiaj był. To było piękne. Piękne, Rafcio. Skupiam się tak naprawdę teraz na swoich utworach. To mimo wszystko jest takie no, dla mnie zawsze ważne. Ale tak jak mówię, no, dla mnie to była fantastyczna przygoda. Jestem dumna ze swojego uczestnika i ze swoich uczestników. Z perspektywy czasu, co było najtrudniejsze? Ja myślę, że no to, o czym mówiłam właśnie, że najtrudniejsze jest to, żeby zostawić z tyłu głowy po prostu jakieś złe emocje i wejść na scenę. Tutaj myślę właśnie o Rafale, który no, stoczył taki bój ze sobą, żeby wejść, udowodnić sobie, przekroczyć granice, a to jest trudne, to naprawdę nie jest łatwe zadanie i zrobił to wyśmienicie.